Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej z FC Nome Kaliu było pierwszym oficjalnym meczem Lecha w tym sezonie. Trener Mariusz Rumak na mecz rozgrywany w Tallinie na stadionie Kadrioru desygnował następującą jedenastkę. W bramce Jasmin Buric, w linii obrony Tomasz Kędziora, Hubert Wołąkiewicz, Maciej Wilusz i Luis Enriquez. W pomocy Łukasz Trałka, Karol Linetty, Gergo Lovrencic, Darko Jeftić, Szymon Pawłowski. W ataku Kasper Hamelainen. Pierwsze minuty meczu należały do kolejorza. Na bramkę Estończyków sunęły głównie skrzydłami ataki, którym jednak brakowało wykończenia. Kilkukrotnie strzelać próbował aktywny w pierwszej części gry Gergo Lovrencic. Uderzenia były jednak zbyt słabe, by pokonać Vitalija Telesza. Z każdą minutą Lech stwarzał jednak coraz mniej sytuacji. Swoją szansę zwietrzyli za to Estończycy. Oto 22. minuta spotkania. Piłka spada pod nogi Brazylijczyka Felipe Nunesa. Ten strzela. Znakomicie broni jednak Jasmin Buric. Bramkarz kolejorza wrócił do gry po blisko rocznej przerwie spowodowanej kontuzją, ale do jego pracy nie można było mieć w tym meczu żadnych zastrzeżeń. Lechici szukali szansy na otwarcie wyniku. Strzały piłkarza Mariusza Rumaka nie miały jednak mocy pokonania estońskiego bramkarza Nome Kaliu. Strzelał Szymon Pawłowski, a przed przerwą do siatki próbował trafić jeszcze Gergo Lovrencic. Wciąż jednak bez efektów bramkowych. Pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem. Drugą część gry znów lepiej rozpoczęli piłkarze kolejorza. Niezbyt widoczny Kasper Hamelainen główkował po dobrym dośrodkowaniu Luisa Enriqueza. Telesz nie dał się jednak pokonać. Najlepszą sytuację w tym meczu Hamelainen zmarnował po blisko godzinie gry. W końcu pokazał się nowy nabytek Lecha Darko Jeftić, który sprawił, że Finn znalazł się oko w oko z bramkarzem rywali. Po godzinie gry trener Rumak dokonał jedynej w tym meczu zmiany w swojej drużynie. Na boisku pojawił się Dawid Kownacki, który zmienił Karola Linettego. Za plecami młodego napastnika Lecha grał od tego momentu Kasper Hamelainen, który na tej pozycji sprawował się dużo lepiej niż w ataku. To właśnie Finn podaje do Dawida Kownackiego, strzał jednak wysoko nad bramką. To już feralna 81. minuta spotkania. Piłka ze środka pola wrzucona w stronę japońskiej gwiazdy Kaliu Hidetoshi Wakui. Błąd popełnia w tej sytuacji Maciej Wilusz i były gracz ligi singapurskiej i słoweńskiej strzela obok bezradnego Buricza. Dwie minuty później bliski szczęścia po dośrodkowaniu Gergo Lovrencicza był bardzo aktywny w tym meczu Dawid Kownacki. Piłka odbiła się jednak od poprzeczki, a intuicyjna dobitka Hamelainena nie przyniosła rezultatu. Lech przegrał w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europejskiej z Nome Kaliu 0-1. Sprawa awansu wciąż jest jednak otwarta.